To może nie być najmądrzejszy pomysł, żeby dzisiaj jeździć w poniedziałek. Jeszcze lany. A już chyba odchodzi się od tej tradycji polewania wodą. Można mandat za to wyłapać teraz. Co za czasy. Emaus dzisiaj jest na Błoniach. To jak nic się nie będzie działo, to podjedziemy, zobaczymy. Na razie jadę do wpłatomatu, żeby wyrównać rachunki z Glovo. Na razie mam 200 ich w portfelu i mi zalegają. Wpłacę im to wszystko, bo mam w planach cały miesiąc teraz pojeździć na Uberku. A, ja żebym w ogóle kamery nie włączył. Pierdolę od 10 minut do niej. W skrócie mówiłem, że nie wygląda, ale jest 25 stopni. Gotuje się w tej bluzie. Jutro ma spaść temperatura do 14. Trzeba będzie wkrótce chodzić. W planach mam pojeździć 3 godzinki maksymalnie. Sprawdzić, jak to na tym Uberze. Tylko że no jak będą tak wpadać zamówienia jak wczoraj na Glovo, przedwczoraj, to podejrzewam, że po 2 godzinach zrezygnuję jednak. No bo jakby nie patrzeć, no to kto normalny będzie zamawiał McDonald's, hamburgery czy inne pizze. Jak w lodówkach pewnie pozostawało sałatek. W ogóle ja muszę sobie przypomnieć, jak się to obsługuje, tą aplikację Ubera. Powiem wam, że tak pojeździłem na tym rowerze. Wczoraj byłem na fullu w lesie. No i powiem wam, że chodzi za mną taki full ze wspomaganiem, ale to by była zabawa. Tylko nie jakieś takie, kurde, badziewie młodzone z silnikiem w kole. Tylko taki elektryk z prawdziwego zdarzenia. Trzeba będzie przemyśleć sprawę na kolejny sezon. Miałem cię na Glovo jeździć w ogóle, zaznaczyłem sobie na 3 dni. Ale stwierdziłem, że zaczyna się nowy miesiąc. Spróbujmy na Uberze. I wycofałem te godziny. No od biedy mogę jeszcze Volta włączyć. I lecieć na 2, no zobaczę, pojeżdżę godzinę, jak nic nie wpadnie, to włączę 2 i polatamy na 2 aplikacje. Oglądałem jeden filmik na TikToku, jak gadają o tych opryskach samolotu. No to oczywiście algorytm mi teraz podsuwa w co drugim filmie o tym. I teraz tak patrzę w to, niebo, na to słońce przymglone,
To mi coś zaczyna w gardle drapać. Ja nie wiem, tą aplikację mam w ogóle włączoną, no, tak nic nie wpada? Nie no, włączoną mam. Wyszukiwanie przejazdów, jesteś w trybie online. Ciekawe, czy ponia w ogóle z tej strony będą przejezdne? Dobra, trzeba trochę nagiąć przepisy. Zostałem tramwajem. Kurwa, no opryski jak nic. Dobra, jadę w stronę rynku, żeby chociaż na jakieś piwo zarobić. Polizaje kierują ruchem. Może chłopaki się nie zainteresują moim przejazdem po pasach. Mają kupę innej roboty. No, z podmaszkiem ich trochę było. Ktoś bereta zgubił. Dobra, odpaliłem tego Volta jeszcze na te 40 minut do 16. Jak nic nie wpadnie, to idę do domu. Coś wpadło. O kurde, biorę. Ale ja nigdy nie korzystałem z tej aplikacji. Gdzie mam jechać? Chyba plac Szczepański. Restauracja oznaczała jako gotowe. No tutaj. No to wchodzę. Co jest, kurwa? Same drzwi się otworzyły. Można? Dobre? Pan nie musi czekać na to. 670, to jest to, nie? To jest ten numer. Dobra. Dokładnie. Dzięki. Grzegorzecka 67D. No to znajome tereny. Mam potwierdzić, czy wziąłem naleśniki. No, chuj wiecie, ja wziąłem naleśniki. Skąd mam wiedzieć? Przecież
nie zaglądałem do torby. Dałem, że tak. Drugi problem, że nie wiedziałem, jak potwierdzić w ogóle dostawę tak, żeby mi wskazało adres, pod który mam jechać. A ja miałem oczywiście powiadomienia od jakiegoś Stanisława z Wolta, co mi zasłaniały ten suwaczek do potwierdzenia. Ale wszystko ogarnięte. Lecę z pierwszym zamówieniem. O, pudelek, uważaj. Podejrzewam, że jakbym w ciebie wjechał, to mógłbyś raz ten najamnika zmienić. Więc co, jadę z tym Wolcikiem, a z Ubera dalej cisza, nic nie wpadło. Masz, ja coś źle robię. No i co mogę źle robić? Że jak mi się pokaże zamówienie, to mi się pokaże. Jestem online. Dlatego tak zbraniałem się przed przeskoczeniem z tego Glovo. No tam się już przyzwyczaiłem i wszystko wiedziałem, co i jak. No ale jak robią takie jaja, że ja zarabiam 7,50 na godzinę, to... Kurwa, susy mnie. Kurde, no gdyby nie ten piasek z Sahary, to... Zajebista byłaby pogoda. No ale co zrobisz? Pojebane są te szlabany, żeby człowiek normalnie nie mógł jechać drogą, bo się przejechać nie da. Jedziemy może koło galerii Kazimierz. Może tu coś. Ha, jest Uberek. Ty, ale ta aplikacja się nagada. Zajmę na skończy grać, ja do miejsca docelowego dojadę. W tym Uberze. Ty, on tak będzie gadać? Chciałem jakoś wyciszyć. Przecież nie zdzierżę tego. Berlin Doner Kebab z Kazimierza. Jaki numer? 900. Proszę akceptować. Gotowe, dziękuję. To jest dostawa na 5,5 km na krowodrze gdzieś. Ładne traski ten Uberek rzuca. No dobrze, jak płacą, to mogę jeździć na Rusznikarską. Fajnie, aut nie ma. Można jeździć jak się chce, szlabany nie działają. Kurde, teraz trzeba trochę pojeździć, żeby coś zarobić. Bo jak przyjdzie zapłacić Evelstarowi opłatę za aplikację, jedną, drugą, a aplikacje sobie tam zabiorą prowizję jakąś. Ja muszę chyba 6 dych zarobić, żeby na same opłaty mieć.
bo będę dokładał do interesu. Skurwa jebany piasek z Sahary. Więc specjalnie na tę okoliczność większe okulary. Żeby nie sypało po oczach. To i tak się skubany dostanie, no. Chłop, kurwa, ja pierdolę. Ja stąd jego mapę widzę, że ma skręcić w Kopernika, to będzie kurwa się rozglądał wszędzie. Tablet wyjebany na pół szyby z nawigacją. Proszę, proszę. O, zamówienie z Volta. A ja kawałek swoją odjeżdżam, to tak nie, niezbyt to zaakceptuję. Dobra, chwilę będę tramwajem. Przełazisz, co robisz? I ten Volt tak będzie mi cały czas dzwonił? I to muszę odrzucić, żeby przestał, czy jak? Bo muszę na niego popatrzeć po prostu. Patrzę, widzę, nie dzwonił już. Dziękuję. Uwagi, ludzie się rozdzielili. Rybołowy, gdzie jest? Rudy wsiadł do trójki, nie wie gdzie jest. No i tak to już jest z Rudymi, nie? Pozbyli się go ze składu. Jak tam, Mieciu? Masz zamówienie jakie? To z tego zapierdala, jakby coś miał na sobie. Zaczyna kropić. Kurwa. A jak to nie deszcz? Jak to opryski z samolotu? Chemikal? Kurwa, na szczęście kapło mi tylko na nogę. To znowu Wolcik dzwoni. Pizza Hut. Z Józefitów. I teraz jak mam zamówienie na sobie, to wszyscy będą dzwonić. A jak potrzebowałem jakieś zamówienie, to gówno. Nie było z czym jechać. Akceptuj, nie akceptuję, jadę na prądnik teraz z Uberem, daj mi spokój. No wiecie, mi dzwonił cały czas, no. Nie chcę. Kurwa, znowu dzwoni. Dobrze, że mam na słuchawkach, bo przynajmniej was nie drażni. Koledzy, tak. Po moim odcieniu. Tak, do jednej. Dzięki. Nie, mówicie, że policja się czepia manetki. Że ewidentnie było widać, że coś za szybko przyspieszam. Do godziny na szybie śpi, widzę. Nie zainteresowany w ogóle mną. No kręci się tych służb trochę dzisiaj po mieście, kręci się.
ale pustki na ulicach. Coś pięknego. No, czyli ludzie nie jedzą tylko sałatek. Skoro popylą właśnie z kebabem. Gdzieś tu po lewej, to? Jest tu jakiś przejazd? Coś? Gdzieś? Jakoś? Coś? Nie? Nie? No to jak nie, no to... Sorry, winę tu. Kurwa, w gówno wjechałem, bo... Ja pierdolę. Nie jedno, jedyne na tej trawie tam, kurwa, na całym pasie. Musiałem wjechać. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Dostałem za tą trasę 23,71. Tylko, że tu... Od tego trzeba coś co tam odjąć. Podejrzewam, że 1/4. Ja chyba nie podłączyłem baterii po ostatnich jazdach do ładowania. Coś mi za szybko ją zjadło. 48 V. No trudno, ale nie szkodzi. Dzisiaj mogę jeździć ile chcę, do której chcę. Nie jestem zobowiązany grafikiem. Mogłem w sumie klepnąć tamto zamówienie Wojta, co mi wpadło, i dopiero teraz po nie pojechać. Tylko czy tak można? Cholera to wie. O, zrobimy przystanek. Może w tych apkach jest jeszcze opcja zmiany na rower elektryczny. W Wolcie jest tylko opcja wyboru roweru, samochodu albo motoru. W Uberze to samo. Tylko rower. No i dobre. Ale wieje. Wow. Coś z Wolta, ze szlaku nad Sudołem. Bierę, co by nie. Dobra. 611 V. Jakaś, 5 minut. Dobra. Na Wolta. Prze? Na Wolta. Volt, tak. Można? Dziękuję. I lecimy na ulicę nad Sudołem. 3,5 klocka. Nie wiem, może to kwestia, żeby chwilę pojeździć, ale nie podoba mi się takie włączenie aplikacji. W ogóle te aplikacje mi się nie podobają. Jednak człowiek się przyzwyczaił do globo. No ale nic, no pojeżdżę, żeby popróbować. Nie poddajemy się tak od razu. Ale jak mi się mega nie będzie podobać, a tym bardziej nie będzie mi się to opłacać, to wracamy na gravela, a dostawy zostawimy sobie na jesień. No bo mi coś kapło na nogę. No to z drzew kapie. A nie opryski samolot. Dobra, koniec pierdolenia, bo za czuba mnie weźmiecie.
zostawili pod drzwiami. Nie doczytałem. Na wolciku fajnie, nie trzeba będzie twarz blurować. Wszyscy chcą, żeby zostawiać im pod drzwiami. Kurwa, wróbel, uważaj, że jak latasz. Mam coś, kurwa, mam coś, widzowie. Z krakowskiej. No, Leo, tutaj. Dobra, chyba sobie plecak rozłożę, bo tu widzę, że wszyscy wdupsają na talerzach pizzę. To raczej pizza będzie. Dzień dobry, ja mam odbiór zamówienia, to nie wiem, czy... A, jeszcze nie jest gotowe, więc proszę sobie poczekać. A tak mniej więcej ile? Nie wiadomo. Mniej więcej minuta. Dobra. Coś naklikałem, że mam jeszcze jedno. Dobra, już podaję. Proszę. One są jakoś opisane, czy nie bardzo? To jest to, nie jest opisane, ale tu jest opisane. Dobra, dobra, dzięki. Kuźwa, klikłem jeszcze jedno zamówienie, zaakceptowałem. Żebym tylko nie podupcył. Nie wydał komuś czegoś innego. No i to są fajne rowerki. High bike'i. Takim to by się pobawił. Nie jestem pewien, ale tam przed chwilą chciałem jeszcze trzecią wcisnąć. Pizza, ale chyba znikło. Może i lepiej, bym to jeszcze wziął, to w ogóle każdy by dostał inne zamówienie. No i tak teraz patrzę, to z Wolcika wpadają cały czas zamówienia, z Ubera gorzej. Więc ja nie wiem, czy teraz to i tak muszę już na dwóch jeździć, bo zapłacić trzeba będzie za obie. Ale na kolejny miesiąc, czy bardziej nie, będę kłaniał się ku Woltowi. Dostarczyłem, ale sobie kamery nie włączyłem. Dwie pizze wydane. Nie wiem, kurwa, nie ma parteru. Drugą dostawę mam pod 79F. O, alert RCB. Prognozowane silne wiatry. Dziś po południu i w nocy. Trochę pizgo. Widzę to i bez alertu. Dzień dobry. Wow. Kupicie, bo dobra. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Tu myślałem, że się
coś wylało w tej torebce. No tam na szczęście było tylko Pepsi. Kurde, złożyłem plecak, a tu Pizza Hut z Podgórskiej na Rakowicką. Ale ten się dość fajnie rozkłada, to nie ma problemu. No, dziękuję. Dziękuję. Kurwa, znowu ta sprężyna. Jeszcze to jest ten sam. To samo osiedle. Dobra. Dziękuję. Bye. No i dobra, to by było na tyle. Szkoda, że wcześniej te zamówienia nie wpadały, bo bym coś więcej zarobiła, nie? Godzinę jeździłem po błoniach. Nawet nie wiem, jak to podsumować. Na pewno nie podoba mi się to. Lepiej mi się naglowo jeździ. Pod względem pieniędzy, no to w te 3,5 godziny. Ubertem dawał jakieś zamówienia, ale nie brałem ich, bo akurat z Woltem jechałem. Jak nie miałem zamówień, no to Volt mi rzucał pierwszy zamówienia, więc nie, no teraz to już dzięki, albo chuj, zrobię to, zaktualizujemy później. Dzień dobry, Uber 96. Dobrze, że to wziąłem, bo to jest szybciutka dostawa tutaj na Lubicz. To można pojeździć po drodze do domu.